Powracamy do sprawy reklam, które szpeciły krajobraz na drodze do Karpacza na terenie gminy Mysłakowice. W czerwcu na długości 12 km znajdowały się 104 wielkie billboardy. Droga, którą dziesiątki, jak nie setki tysięcy turystów przyjeżdżających do Karpacza czy w rejon właśnie naszej Kotliny Jeleniogórskiej przejeżdża. No niestety dzisiaj nie jest to wizytówka, którą moglibyśmy się pochwalić, bo zamiast pięknych krajobrazów niestety mamy las reklam. Po 4 miesiącach i wprowadzeniu ustawy krajobrazowej ponad połowa reklam zniknęła. Jednak nie udało się usunąć ich wszystkich. Nielegalnie postawionymi reklamami zainteresował się powiatowy nadzór budowlany. Prowadzimy postępowania administracyjne wobec reklam, które są wystawione nielegalnie. W tej chwili toczy się ponad 100 postępowań w tych sprawach przy tej drodze. Około 30% jest, że tak powiem, zakończonych decyzją administracyjną. Część zostało zakończonych decyzją nakazującą rozbiórkę. Mamy odwołania od tych decyzji do organów wyższego stopnia, w związku z tym nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. To, jak duże mogą być reklamy i gdzie mogą stać, leży w gestii gminy. Billboardy na drodze do Karpacza powinny stać w odległości 30 metrów od skraju drogi. Nie chodzi tu jednak o to, by reklamy całkowicie zniknęły z krajobrazu, ale o to, by robić to z głową.